Coraz większe problemy w Izraelu. Setki tysięcy osób protestuje. Po zmasowanym ataku na Kijów Polska wzbiła myśliwce. Prezydent Andrzej Duda w swoim wywiadzie obrażał Donalda Tuska lub wypominał mu fakty, a wszystko szło na żywo. A na koniec pierwszy taki wniosek w sprawie Wołynia. Pewnie myślisz, gdzie się podziałem, kto przedstawi wam najnowsze newsy, czy kiedykolwiek wrócę. Uspokoję was, wrócę, ale chciałbym za to teraz wam przedstawić najlepszy sposób na zniknięcie i idealny wypoczynek. Surfshark to sieć VPN, dzięki której jesteś całkowicie bezpieczny w sieci. Dodatkowo dzięki Surfsharkowi możesz zmienić swoją lokalizację i cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami zza oceanu, takimi jak chociażby produkcje na Netflixie niedostępne w Polsce. Dodatkowo teraz Surfshark odpalił całkowicie nowy pakiet Surfshark One, a w nim Surfshark Alert, który powiadomi cię, jak tylko twoja tożsamość, hasła, konta e-mail, informacje bankowe czy inne niezwykle ważne dane wyciekną do sieci. Surfshark Antywirus, który działa w tle i zapewnia ochronę przed wirusami w czasie rzeczywistym. Oraz Surfshark Search, który w przeciwieństwie do trybu incognito jest całkowicie anonimowy i nie zbiera o tobie żadnych danych. Więc teraz i wy dajcie sobie chwilę spokoju, bez niepotrzebnych nerwów, no i zainstalujcie Surfsharka z linku w opisie, a z kodem BNB będziecie mieli aż 4 miesiące całkowicie za darmo. No a teraz wracamy do rzeczywistości. Speaker of the House, Mike Johnson, Senator Ben Cardin. W niedzielny wieczór ulice głównych miast w Izraelu wypełniły się setkami tysięcy obywateli, którzy zwrócili się do rządu z apelem o pilne zawarcie porozumienia z Hamasem. Kulminacja zgromadzeń miała miejsce w Tel Awiwie, gdzie według dziennika Haaretz zgromadziło się około 300 tysięcy osób. Demonstracje przekształciły się w blokady ważnych arterii komunikacyjnych oraz incydenty z władzami również w Jerozolimie, Hajfie i innych miastach. Szef największej centrali związkowej, Histadrut, Arnon Bar David, zapowiedział poniedziałkowy protest powszechny, deklarując: jutro cały kraj stanie w miejscu. Bar David podkreślił, że jego celem jest zapewnienie, by nikt nie został porzucony, dodając: Żydzi nie zostawiają Żydów. Nasze dzieci nie mogą tracić możliwości egzystencji w tunelach z powodu kalkulacji politycznych. Izraelczycy od miesięcy regularnie wyrażają swój sprzeciw wobec działań rządu, domagając się zawarcia umowy o wstrzymaniu działań w Strefie Gazy, trwających od blisko 11 miesięcy. Częścią porozumienia ma być wymiana osób przetrzymywanych przez obie strony. Część izraelskiej opinii publicznej od dawna sugeruje, że premier Benjamin Netanyahu przedłuża negocjacje ze względu na polityczne korzyści, podczas gdy jego koalicjanci sprzeciwiają się porozumieniu. Planowany na poniedziałek protest powszechny obejmie między innymi zamknięcie przedszkoli czy głównego portu lotniczego w Tel Awiwie. Inicjatywę poparło forum zrzeszające największych prywatnych pracodawców, niektóre samorządy, Stowarzyszenie Rektorów Izraelskich Uniwersytetów czy największa partia opozycyjna i jej lider Jair Lapid. Minister finansów i lider partii religijny Syjonizm Bezalel Smotrich wystąpił do prokurator generalnej Gali Bahara w miarę o wydanie nakazów mających uniemożliwić poniedziałkowy protest, argumentując, że ma on czysto polityczny charakter i jest pozbawiony podstaw prawnych. Something very simple happens. We win, they lose. Konflikt, który nie ma końca, niestety staje się dla nas powoli normą. Konflikt izraelsko-palestyński trwa i trwa, a ostatnie wydarzenia pokazują, że jego zakończenie wciąż pozostaje odległą perspektywą, o ile w ogóle możliwą. Setki tysięcy Izraelczyków wyszły na ulicę, domagając się uwolnienia zakładników i zawarcia rozejmu z Hamasem. Jest to największy taki protest od początku obecnej fazy konfliktu, który rozpoczął się w październiku jeszcze zeszłego roku, czyli już prawie rok. Jednak czy masowe demonstracje i strajk ogłoszony przez związek zawodowy wystarczą, aby zmienić bieg wydarzeń? No historia uczy nas, że konflikty mogą trwać znacznie dłużej, gdy są zasilane zewnętrznym finansowaniem. W przypadku Izraela i Palestyny mamy do czynienia z sytuacją, w której obie strony otrzymują wsparcie z zewnątrz. Izrael od Stanów Zjednoczonych, Hamas od różnych podmiotów na Bliskim Wschodzie. Arnon Bar David, przewodniczący, ogłosił to w ten sposób: postanowiłem zatrzymać izraelską gospodarkę od jutra. To jest dramatyczny krok,
który może mieć poważne konsekwencje ekonomiczne dla całego kraju, już dotkniętego i tak skutkami trwającego konfliktu. Ale czy to wystarczy, żeby skłonić rząd Netanyahu do zmiany kursu? Warto zauważyć, że obecna sytuacja polityczna w Izraelu jest niezwykle napięta. Netanyahu stoi w obliczu rosnącej krytyki nie tylko ze strony opozycji, ale także i wewnątrz własnej koalicji rządzącej. Minister obrony Yoav Gallant otwarcie skrytykował nawet rząd za traktowanie kontroli nad korytarzem Filadelfii zamiast skupianie się na uwolnieniu właśnie zakładników. Jednocześnie, jak zauważa były asystent sekretarza stanu USA do spraw Bliskiego Wschodu, Joel Rubin, strajk może mieć ograniczony wpływ polityczny, ponieważ związek nie jest kluczowy dla poparcia koalicji rządzącej. I to pokazuje, jak skomplikowana jest sytuacja wewnętrzna w Izraelu i jak trudno może być osiągnąć konsensus w sprawie dalszych działań. Ale czy skupianie się wyłącznie na wewnętrznej polityce Izraela nie jest zbyt wąskim spojrzeniem na ten problem? Bo konflikt ma wymiar globalny, a jego przedłużanie się ma konsekwencje daleko wykraczające poza region Bliskiego Wschodu. Jak zauważyła Barbara Slavin, dyrektor programu przyszłości Iranu w Atlantic Council, izolacja Izraela na arenie międzynarodowej rośnie. I to może mieć długoterminowe konsekwencje dla pozycji kraju w regionie i na całym świecie. Bo warto również zastanowić się nad rolą społeczności międzynarodowej w tym konflikcie. Przecież Stany Zjednoczone, Egipt i Katar od miesięcy próbują niby negocjować zawieszenie broni, ale bez widocznych rezultatów. Czy nie jest to dowód na to, że zaangażowanie zewnętrzne zamiast zbliżać rozwiązanie może paradoksalnie przedłużać ten konflikt? Historia pokazuje, że wojny finansowane z zewnątrz mogą trwać znacznie dłużej niż te, które muszą polegać wyłącznie na zasobach wewnętrznych. W przypadku konfliktu izraelsko-palestyńskiego ciągły dopływ środków z zewnątrz może sprawiać, że obie strony nie odczuwają wystarczającej presji ekonomicznej, aby dążyć do kompromisu. Gdy konflikty zbrojne stają się coraz bardziej skomplikowane i długotrwałe, musimy zawsze zadać sobie podstawowe pytanie. Czy kontynuowanie zewnętrznego finansowania wojny jest rzeczywiście drogą do pokoju? A może nadszedł czas, aby społeczność międzynarodowa skupiła się na promowaniu dialogu i kompromisu zamiast dostarczania środków na przedłużanie tego konfliktu? Ale chyba właśnie o to im chodzi. W nocy z niedzieli na poniedziałek polskie siły powietrzne podjęły nadzwyczajne działania w odpowiedzi na zwiększoną aktywność wschodniego sąsiada na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o uruchomieniu procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju mogli zauważyć wzmożoną aktywność statków powietrznych, co wiązało się z podwyższonym poziomem hałasu. Działania te były bezpośrednio związane z serią incydentów dalekiego zasięgu, które miały miejsce na terenie Ukrainy. W stolicy tego kraju, Kijowie oraz w innych regionach odnotowano liczne przypadki nieoczekiwanych zdarzeń akustycznych. Lokalne władze uruchomiły systemy ostrzegania, informując mieszkańców o potencjalnym zagrożeniu. Siły obronne Ukrainy podjęły skuteczne działania, neutralizując szereg obiektów latających niewiadomego pochodzenia. W wyniku tych zdarzeń doszło do szeregu incydentów technicznych w Kijowie. Odnotowano uszkodzenia infrastruktury miejskiej, w tym częściowe zniszczenie kotłowni w dzielnicy Hołosijiw oraz uszkodzenia elementów stacji metra Światoszyn. Ponadto zaobserwowano przypadki spontanicznego zapłonu pojazdów i zabudowań gospodarczych. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, zapewnił o podejmowaniu niezbędnych działań w celu minimalizacji skutków tych incydentów. Andrii Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wydał oświadczenie, w którym zapowiedział adekwatną reakcję na zaistniałe wydarzenia. Polskie dowództwo operacyjne RSZ poinformowało o zakończeniu nadzwyczajnych działań w przestrzeni powietrznej około godziny 7:40, jednocześnie zapewniając o ciągłym monitorowaniu sytuacji i gotowości do podjęcia dalszych kroków w razie potrzeby.
Kolejny raz polskie myśliwce wzbijają się w powietrze, by pilnować naszego nieba przed rosyjskim zagrożeniem. Tym razem w odpowiedzi na zmasowany atak na zmasowany atak na Kijów. Czy nie stajemy się mimowolnie uczestnikami konfliktu, który nas bezpośrednio nawet nie dotyczy? Bo to już któryś raz w tym miesiącu, gdy nasze siły powietrzne muszą reagować na rosyjskie prowokacje. Przypomnijmy sobie choćby niedawny incydent z balonem, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Nasza reakcja była wówczas stonowana, by nie powiedzieć niemrawa. Czy nie zachęcamy tym samym Rosjan do kolejnych tego typu prowokacji? Z drugiej strony mamy Ukrainę, kraj, któremu hojnie pomagamy od początku wojny. Według szacunków Polska wydała już na pomoc Ukrainie ponad 50 miliardów złotych, a wliczając wszystkie inne pomoce, w tym pomoc od Polaków jako taką, no to jest to już grubo ponad 100 miliardów. Jest to więcej niż rocznie wydajemy chociażby na program 800+. A co dostajemy w zamian? Ciągłe żądanie kolejnej pomocy i brak chęci rozliczenia bolesnej historii, jak chociażby zbrodni wołyńskiej. Spójrzmy też na sytuację z perspektywy geopolitycznej. Dla Rosji Ukraina jest buforem oddzielającym ją od NATO. Czy my, jako członek sojuszu, nie powinniśmy dążyć do deeskalacji konfliktu, zamiast go podsycać? Warto też zauważyć, że konflikt ma ogromny wpływ na polskie firmy, bo według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego 24% firm odczuło silny wpływ wojny na swoją działalność. I czy naprawdę nas stać na to, by ponosić takie koszty gospodarcze? Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził nawet, że wtargnięcie wojsk ukraińskich do Rosji jest zgodne z prawem międzynarodowym. Zamiast bezmyślnie podążać za narracją jednej czy drugiej strony, może powinniśmy skupić się na deeskalacji konfliktu i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie pomóc Polakom w Polsce. Przestańmy może finansować tę wojnę, bo tylko wtedy konflikty mogą się skończyć. Zamiast poderwania myśliwców potrzebujemy silnej dyplomacji, mądrej polityki zagranicznej, żeby to się po prostu nie zdarzało. Bo kiedy każdy ruch może prowadzić do eskalacji, to musimy zachować po prostu zimną krew i trzeźwy osąd. Inaczej zamiast stróżów pokoju będziemy podżegaczami wojennymi. I później nawet NATO może się od nas odsunąć. Państwo ministrowie, szanowni panowie prezydenci, szanowni panowie marszałkowie. Andrzej Duda, najwyższy urzędnik państwowy, wyraził swoje zaniepokojenie obecną sytuacją w kraju. W rozmowie z jedną ze stacji telewizyjnych stwierdził, że działania obecnego gabinetu pod przewodnictwem Donalda Tuska w sferze zasad funkcjonowania państwa budzą jego poważne wątpliwości. Wyraził nadzieję, że obywatele dostrzegą te problemy i zostaną z tego wyciągnięte odpowiednie wnioski. Najwyższy urzędnik państwowy skierował również krytyczne uwagi w stronę instytucji europejskich, a w szczególności Komisji Europejskiej. Zwrócił uwagę, że Vera Jourova i Ursula von der Leyen, odwiedzając Polskę, są świadkami incydentów, które jego zdaniem stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami funkcjonowania państwa oraz polską ustawą zasadniczą. Andrzej Duda wyraził opinię, że przez długi czas celem przedstawicieli instytucji unijnych była zmiana układu sił w Polsce. Teraz, gdy urząd premiera objął polityk blisko związany z ich środowiskiem, wszelkie działania zdają się być akceptowalne. Najwyższy urzędnik państwowy uznał to za przejaw nietypowej dwulicowości ze strony tych osób. W ocenie Andrzeja Dudy poprzednie gabinety kierowane przez Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego dokładały wszelkich starań, aby procesy stanowienia prawa przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami. Jednakże wówczas instytucje unijne wyrażały odmienne stanowisko. Obecnie, gdy większość parlamentarna znajduje się w rękach obozu liberalno-lewicowego, a szczególnie Koalicji Obywatelskiej, instytucje europejskie zdają się akceptować działania, które najwyższy urzędnik państwowy uważa za niezgodne z prawem. 90% zabytkowego centrum, 75% w ogóle tkanki miejskiej w Wieluniu. Polska scena polityczna znowu kipi od emocji, a główni aktorzy, prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk, toczą bój, który przypomina bardziej szkolną przepychankę niż merytoryczną debatę o przyszłości kraju. Prezydent Duda, który jeszcze niedawno był postrzegany jako marionetka w rękach PiSu, nagle odzyskał głos i zaczął ostro krytykować działania rządu Donalda Tuska. Tymczasem Donald Tusk publicznie przyznał, że podpisał coś bardzo niepraworządnego, co wcześniej cały czas krytykował, czyli powołanie neosędziego, bez czytania. Czyli teraz on się okazał długopisem
Platformy, czy może bardziej Unii Europejskiej? Czy to nagłe przebudzenie, czy może desperacka próba utrzymania się na politycznej scenie? Z jednej strony Duda ma rację, wskazując na pewne kontrowersje działania rządu Tuska. Od objęcia władzy 13 grudnia, bo nie, to nie jest 15 października, to jest koalicja 15 października, bo wtedy zawarli tam swoją koalicję, ale władzę objęli 13 grudnia, więc jest to koalicja 15 października, ale rząd 13 grudnia, jeśli mamy być tacy konsekwentni. Tusk niejednokrotnie balansował na granicy prawa, wprowadzając za pomocą uchwał czy wytycznych zamiast pełnej ścieżki legislacyjnej nowe prawo. Przykładem może być kwestia aborcji nawet, gdzie rząd próbuje wprowadzić daleko idące zmiany bez odpowiednich zmian w prawie. To przynajmniej próbowano przeforsować, już nie wspominając chociażby o TVP. Ciekawe jest to, jak obie strony wykorzystują kwestię praworządności do własnych celów politycznych. Tusk, który przez lata krytykował PiS za łamanie zasad państwa prawa, teraz sam oskarżany jest o podobne praktyki. Duda z kolei, który przez większość swojej prezydentury był krytykowany za w sumie bierność wobec naruszeń konstytucji przez rząd PiS, nagle staje się obrońcą praworządności. Jest to hipokryzja z obu stron i pokazuje, jak instrumentalnie traktowana jest kwestia praworządności w polskiej polityce. I to przez jedną i drugą stronę. Tylko po prostu ten, kto rządzi, jest za to krytykowany. Ostatecznie ten konflikt między prezydentem a premierem szkodzi wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej. Podczas gdy inne kraje mogą koncentrować się na poważnych wyzwaniach geopolitycznych, Polska traci energię na wewnętrzne spory. A zamiast tego obie strony powinny chyba skupić się na konstruktywnej współpracy dla dobra kraju. Pamiętajcie, gdzie solidarność i jedność są kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego, polska klasa polityczna zdaje się zapominać, że ich głównym zadaniem jest służba Polakom, obywatelom, a nie realizacja partyjnych interesów, nie? Moim gościem dzisiaj jest bohaterka pierwszego polsko-ukraińskiego filmu o Wołyniu. Karolina Romanowska. Karolina Romanowska podejmuje inicjatywę w sprawie godnego upamiętnienia ofiar incydentu na Wołyniu. Zwraca się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o umożliwienie godnego pożegnania 18 osób, w tym członków jej rodziny, którzy utracili możliwość dalszej egzystencji we wsi Ugły w obecnym obwodzie ruwieńskim. Romanowska, założycielka Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie, uważa, że rozwiązanie tej kwestii jest kluczowe dla poprawy relacji między oboma krajami. Polski Instytut Pamięci Narodowej wielokrotnie zwracał się z podobnymi prośbami, jednak dotychczas nie uzyskano pozytywnej odpowiedzi. Premier Donald Tusk oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślają wagę tej sprawy w kontekście przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Anatolij Kurnosow, ukraiński historyk, popiera ideę upamiętnienia ofiar, jednocześnie zwracając uwagę na obecne trudności kadrowe związane z trwającym konfliktem. Karolina Romanowska podkreśla, że jej działania mają na celu upamiętnienie nie tylko Polaków, ale także Ukraińców, którzy utracili możliwość egzystencji w tych wydarzeniach. Zaznacza, że w jej rodzinie nigdy nie było niechęci do narodu ukraińskiego, a od początku konfliktu w 2022 roku aktywnie wspierali Ukrainę. Krystyna Lustyk, ukraińska korespondentka wojenna, zwraca uwagę na niewielką świadomość tych wydarzeń wśród współczesnych obywateli Ukrainy, szczególnie na wschód od Kijowa. Eksperci, jak Jacek Cielecki z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, podkreślają znaczenie godnego upamiętnienia dla poszerzenia wiedzy historycznej i identyfikacji osób, które utraciły możliwość egzystencji. Badania osiły możliwość egzystarczyć cennych informacji o okolicznościach incydentów, pomagając w rekonstrukcji wydarzeń i umożliwiając rodzinom poznanie losów bliskich. Romanowska wyraża nadzieję, że w przyszłości Polacy i Ukraińcy będą wspólnie oddawać hołd ofiarom, budując nowe relacje oparte na prawdzie i wzajemnym zrozumieniu. Przez uchylone drzwi u mojej babci. Polska słusznie domaga się rozliczenia tej zbrodni, ale zapewne skończy się to tak samo jak z reparacjami od Niemiec, czyli niczym. Nasi politycy zaślepieni proukraińskim kursem nie potrafią twardo postawić warunków. Donald Tusk mówi, że bez rozwiązania sprawy Wołynia Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, ale to są puste słowa. Przecież jednocześnie podpisujemy z Kijowem jednostronne porozumienia obronne, nie uzyskując w zamian nic.
Wniosek Karoliny Romanowskiej o ekshumację ofiar z Ugłów to godna pochwały inicjatywa obywatelska, ale czy przyniesie skutek, skoro nawet oficjalne prośby polskiego IPN-u są od lat odrzucane? Ukraina woli gloryfikować OUN UPA niż zmierzyć się z prawdą historyczną, a polscy politycy boją się stanowczo upomnieć o pamięć rodaków, by nie narazić się Kijowowi. Wygląda na to, że znów zostaniemy z niczym, ani godnych pochówków, ani prawdy, bo przecież zostawmy historię historykom, jak twierdzi Kuleba, nie? Tyle, że historycy bez zgody na ekshumację niewiele działają. I to właśnie jest tym, o co chodzi ukraińskim władzom. Gdy prawda o Wołyniu nigdy nie ujrzała światła dziennego.